Tematem przygotowanego wykładu w odróżnieniu od klasycznych wykładów jest nie przedstawienie wiedzy z jakiejś wybranej dziedziny, ile raczej propozycja, coś w rodzaju sugestii, alternatywnego spojrzenia na procesy i zjawiska, które są dobrze nam znane. W tym przypadku akurat przygotowanego tematu odnosi się to do nieco innego, alternatywnego spojrzenia na procesy ewolucji oraz pewne zjawiska również i świata nieożywionego, świata rzeczywistości, w której się znajdujemy. Stąd też tytuł prezentacji Ewolucja i przestrzeń, albo podtytuł, który jest widoczny, Ekspansja życia w kolejne wymiary. Na początek może przypomnę pojęcie ewolucji, co to jest ewolucja z biologicznego punktu widzenia. Ewolucja jest nałożeniem się, superpozycją dwóch procesów, procesu zmienności mutacyjnej oraz selekcji, doboru naturalnego. Te dwa procesy współgrające ze sobą powodują pewien ukierunkowany proces zmienności w świecie organizmów żywych. I tak to jest właśnie prezentowane, tak to jest przedstawiane, tak to jest rozumiane w klasycznym pojęciu. Jeden z tych procesów jest procesem bezkierunkowym, odnosi się to do zmienności mutacyjnej. Drugi proces, proces ukierunkowany, dotyczy selekcji, czyli dostosowania się do warunków środowiskowych. Każdy organizm zmierza do tego, żeby do tych warunków zewnętrznych się dostosować w jak najbardziej idealny, perfekcyjny sposób. Ale spójrzmy na procesy ewolucji w nieco innym kontekście, mianowicie w kontekście dostosowania się do odbieranej świadomości, o ile możemy mówić o świadomości, przestrzeni środowiska, w którym się organizm żywy znajduje. Jak to wyglądało? Oczywiście każdy wie, że w miarę rozwoju ewolucyjnego organizmów żywych na naszej planecie. Na początku pojawiły się bardzo prymitywne organizmy jednokomórkowe, które później w miarę różnicowania tworzyły coraz bardziej złożone formy. Czyli pierwsze organizmy komórkowe, które się na Ziemi pojawiły, przypominały dzisiejsze sinice czy też bakterie, prawda? Zanim to doszło do szczebla ewolucyjnego, który reprezentujemy my, ludzie, jako gatunek, no to troszkę czasu musiało upłynąć. No i oczywiście nie ulega wątpliwości, że jesteśmy tworami zdecydowanie bardziej złożonymi. Jak te organizmy odbierały, jak one percepowały swoje środowisko, swój świat zewnętrzny, w którym istniały? Co było dla nich tym światem? Co było dla nich, wręcz powiem, wszechświatem? Jeżeli chodzi o najprostsze organizmy, trudno mówić o tym, żeby one odbierały to w sposób jakiś wymiarowy. Stąd ja użyję takiego określenia bardzo roboczego. Tutaj podczas tej prezentacji nazwę takie organizmy punktakami. Dla takich organizmów prostych, jednokomórkowych, prymitywnych sinic, jakichś strzępków porostów, glonów, które wchodziły w skład budowy porostów, dla nich cały wszechświat sprowadzał się do miejsca, w którym się znajdowały i one nie miały zielonego pojęcia o tym, że jest jakieś inne miejsce, gdzie warunki mogłyby być lepsze, bardziej korzystne do ich wegetacji. Stąd dla nich sytuacja była prosta. Wszechświat, w którym się znajdowały, czyli konkretny punkt, konkretne miejsce, bardzo precyzyjnie określone, czyli tam, gdzie one się znajdowały, był albo korzystny do wegetacji, albo niekorzystny lub mniej korzystny. Stąd istniała konieczność dla tych organizmów obniżenia progu tolerancji optymalnych warunków, które mogłyby przetrwać. Stąd na przykład, jeżeli chodzi o ekspansję bardzo niekorzystnych, powiedzmy, warunków środowiskowych, to pierwsze właśnie wchodzą takie prymitywne organizmy, jakimi ja nazywam punktakami, nie zdające sobie zupełnie sprawy z innych wymiarów przestrzennych. Jak taki punktak wegetuje? Tutaj w zasadzie to niewiele można powiedzieć. Można tylko podsumować to w bardzo prosty sposób. Albo są te warunki w tym świecie, który w tym punkcie, który jest dla niego wszechświatem, do przetrwania, albo tych warunków nie ma, no wtedy się nie rozwija, wtedy po prostu zamiera. Albo wpada w stan hibernacji, oczekując, aż się warunki polepszą. Następnym etapem dostosowania się do kryterium przestrzennego środowiska jest etap percepcji pierwszego wymiaru, jednego wymiaru, jaki możemy odnieść do prostych pierwotniaków, też organizmów jednokomórkowych, które już posiadają zdolność ruchu. Jakieś pierwotniaki posiadające rzęski, wici, typu pantofelek, typu euglena. Spróbujmy sobie wyobrazić, w jaki sposób taki organizm prymitywny odbiera swoje środowisko zewnętrzne i w jaki sposób on się kieruje, żeby zmienić to środowisko, swoje położenie na inne, w inne miejsce, żeby się dostać do innego miejsca, gdzie warunki wegetacji są lepsze. Dla niego istnieje tylko przód i tył. On sobie nie zdaje sprawy, że on może się poruszać po innej trajektorii niż linia prosta. Choć faktycznie, jak my obserwujemy takiego pantofelka, to jego tor przemieszczania się nie jest wcale linią prostą. Dla niego jest to proste. On tylko do przodu albo do tyłu potrafi iść. Jeżeli, powiedzmy, poruszając się do przodu, stwierdza, że nie jest to dobry kierunek, żeby dostać się do miejsca o lepszych warunkach, to wtedy zawraca i się porusza do tyłu. Tak to jest przedstawione na tym schematycznym rysunku, przedstawionym tutaj, droga takiego tak zwanego prostaka, czyli organizmu, dla którego wszechświat jest linią prostą. Jednowymiarowy wszechświat odwzorowany przez linię prostą. Załóżmy, że taki prostak, taki organizm znajduje się w tym miejscu i zmierza do miejsca, w którym są optymalne warunki do jego wegetacji. Oczywiście, jeżeli on jest ukierunkowany przodem do tego miejsca, no to do niego dociera ten bodziec, ma sygnał iść do przodu, przemieszczać się do przodu. Ponieważ jego organy ruchu nie są doskonałe, no to oczywiście on zbasza z tej idealnej, prostej linii, która wytycza najkrótszą drogę do tego punktu, stąd troszkę wygląda tor jego drogi jak powiedzmy takiego pijanego organizmu. Elementy percepcji tego organizmu przedstawić w postaci dwóch światełek, które się zapalają na przemian, przód i tył, w zależności od tego, czy kierunek, który on obrał, jest właściwy, zbliża go do wytyczonego celu, czy też nie. Dzięki temu obserwowany ruch pierwotniaków, jaki często oglądamy pod mikroskopem, właśnie w ten sposób wygląda. W końcu on osiąga ten swój cel po takiej właśnie trajektorii, jak tutaj to jest przedstawione. Czasem cel jest bardziej złożony, jak to na przykład jest w przypadku eugleny. Jest to pierwotniak, który potrzebuje zarówno jakichś prostych związków organicznych do swojej wegetacji, typu powiedzmy roztwór glukozy może to być, jak i potrzebuje również innego czynnika jak światło. Euglena jest zaopatrzona w chlorofil, jest to organizm fotosyntetyzujący, więc dla niej środowisko oświetlone jest środowiskiem optymalnym. I jeżeli na przykład mamy obszar oświetlony i obszar obfitujący w jakieś związki organiczne, którymi się odżywia, to celem dla takiej eugleny będzie cel wirtualny, który zawiera największe stężenie jednego i drugiego z tych czynników. I ona w ten sam sposób, jak w poprzednim schemacie, będzie zmierzać właśnie do tego obranego, wirtualnego jakby celu. Takiego prostaka, taki typ prostaka, jakim jest euglena, możemy nazwać prostakiem zachłannym w sposób roboczy. Zachłannym dlaczego? Dlatego, że on od razu chce złapać dwie sroki naraz. Zarówno chce dotrzeć do miejsca dobrze oświetlonego, jak i bogatego w te związki organiczne. Tak to wygląda z prostakami. No idźmy dalej. Jak ewolucja w rozumieniu ekspansji w coraz to nowe wymiary przestrzenne, jak ona wyglądała wraz z coraz wyższym uorganizowaniem żywych organizmów na naszej planecie. Dochodzimy do prostych tkankowców, wielokomórkowców, takich jak meduza, jak stółbia, które charakteryzują się tym, że mają tak zwany pierwotny otwór gębowy, tak zwaną pragębę. Tak wygląda ogólny przekrój przez taki organizm, bardzo schematyczny. Nie ma oczywiście otworu odbytowego, czyli to, czym się żywi, to również tym samym otworem później wydala. Taki organizm roboczo nazwijmy płaszczakiem, jako że on już ma, prawdopodobnie ma, świadomość, posiada świadomość dwóch wymiarów przestrzeni, w której się znajduje, środowiska, w którym się znajduje. Do płaszczaków należą wszystkie zwierzęta tak zwane pierwouste, to znaczy zwierzęta, u których rozwój organizmu kończy się w zasadzie na tak zwanym etapie gastruli, czy też gastrulopodobnym, to znaczy powstaje tylko jedno wpuklenie, który stanowi ową pragębę, przez który pożywienie się dostaje, jak i produkty przemiany materii wydostają się na zewnątrz jako już niepotrzebne śmieci. Wyższe organizmy, wyżej uorganizowane zwierzęta, do których już my należymy, które się klasyfikują w grupie tak zwanych zwierząt wtóroustych, mają bardziej złożoną budowę ciała, mianowicie w ich przypadku poza pragębą, z której powstaje w naszym przypadku otwór odbytowy, powstaje drugi otwór po przeciwnej stronie, który jest otworem gębowym. W związku z tym przewód pokarmowy jest drożny, prawda? Jest zaopatrzony w dwa otwory. I co tutaj jest ciekawego, jeżeli popatrzymy na budowę anatomiczną? Tu od razu mamy sugestię, że taki brylak, tak to nazwijmy, właśnie, ten kolejny etap ewolucji i złożoności budowy anatomii takich organizmów. Na tym etapie taki brylak powinien już mieć percepcję środowiska, powinien go percepować w układzie przestrzennym trójwymiarowym. Dlaczego? Dlatego, że sama anatomia już na to wskazuje. Przekrój płaszczaka nadal zachowuje jego spójność, jego jedność. Jak widać, każda komórka, można z każdej komórki dojść do każdej innej tego płaszczaka, patrząc tylko i wyłącznie na przekrój dwuwymiarowy tego organizmu. Jeżeli chodzi o dowolnego brylaka, który ma już dwa otwory, prawda? Ten otwór, który jest pochodną pragęby oraz ten drugi, który powstał, który umożliwia drożność przewodu pokarmowego, powoduje, że nie można zrobić przekroju brylaka w układzie dwuwymiarowym i nie może on istnieć jako organizm dwuwymiarowy, ponieważ by się rozpadł na dwie połówki. Po prostu te dwie części są ze sobą niepołączone i nie ma możliwości, żeby one były połączone, bo inaczej, jeżeli by je połączyć, to wówczas zanikłaby drożność układu pokarmowego. Tak też prawdopodobnie może wyglądać z percepcją takiego brylaka, jeżeli chodzi o odbieranie środowiska zewnętrznego, w którym się znajduje. A więc w odniesieniu do kryterium ekspansji w coraz to nowe wymiary przestrzenne wychodzimy z pozycji punktaków, od grupy punktaków, tych najbardziej prymitywnych, które w ogóle się nie przemieszczają, potem poprzez prostaki, których przedstawicielami są organizmy typu pierwotniaków, wiciowców jakichś. Następnie dochodzimy do organizmów dwuwymiarowych, proste tkankowce, jak płaszczaki, tak jak powiedziałem, meduza, stłubia, prawda? No i brylaki, organizmy już trójwymiarowe, które świetnie sobie radzą i świetnie się orientują w przestrzeni trójwymiarowej, prawda, do których należą te wszystkie tutaj schematycznie przedstawione zwierzęta. Teraz jest pytanie, jeżeli sobie pozwalamy na tego rodzaju alternatywną interpretację, próbę interpretacji rozwoju ewolucyjnego świata organicznego, to pytanie możemy sobie zadać następujące, czy aby na pewno ewolucja zatrzyma się na etapie brylaków, na etapie zwierząt trójwymiarowych. Innymi słowy, czy percepcja świata trójwymiarowego jest tym najwyższym etapem, jaki jest możliwy do osiągnięcia. Czy przypadkiem ewolucja nie doprowadzi do zwierząt, które są w stanie percepować wymiary ponad trójwymiarowe? No jest to dosyć odważne pytanie. Odpowiedzi różne mogą być na ten temat, niemniej jednak spróbujmy sobie odpowiedź na to dać? Przede wszystkim, czy nasz organizm, chociaż my należymy do brylaków, ponieważ my percepujemy środowisko, w którym żyjemy, w układzie trójwymiarowym, raczej trudno nam sobie wyobrazić bryły czterowymiarowe, prawda? Wiemy o nich, że takowe istnieją, możemy rozważać teoretycznie o tym, ale jeżeli chodzi o wyobraźnię, no niestety nasze telereceptory, jakimi są uszy, oczy, prawda, ograniczają nasze postrzeganie do układu trójwymiarowego. Odnieśmy to do organizmów prostszych, na przykład okrzemki. Okrzemki, które są tutaj przedstawione, między innymi tu są okrzemki, bardzo proste organizmy, które zdecydowanie są albo prostakami, albo nawet punktakami, jeżeli chodzi o ich przemieszczanie się i ich percepcję świata, w którym się znajdują. Jak widać, budowa anatomiczna tych prostych organizmów wcale nie jest taka prosta. Nie jest jednowymiarowa, to są bardzo złożone, czasem bardzo ładne struktury trójwymiarowe, prawda, z których oczywiście one sobie nie zdają sprawy. Być może, jeżeli to przeniesiemy teraz na budowę anatomiczną człowieka, być może tutaj też mogą występować elementy, które są możliwe do wyjaśnienia w czterech wymiarach, a wyglądają na jakiś paradoks, jeżeli staramy się wyjaśnić to w wymiarach trzech. Przy okazji, tutaj jako pierwszy pokazany jest kryształ soli, kryształ jakiegokolwiek związku nieorganicznego, który też rośnie w trzech wymiarach. Dlaczego akurat dałem kryształ? Dlatego, że w dalszej części prezentacji nawiążę do wirusów, które co prawda nie są organizmami żywymi. One stanowią tak zwaną bezkomórkową formę życia, ale z definicji nie są to organizmy żywe. Wirusy również mogą krystalizować. Natomiast jeżeli chodzi o ewolucję, o zmienność i rozwój ewolucyjny, czym się różnią kryształy od organizmów żywych i jeżeli chodzi o cechy życia, czym się różnią kryształy od organizmów żywych? Wiąże się to z problemem zdefiniowania życia jako takiego, który cały czas jest problemem w pewnym sensie otwartym. Mianowicie definiuje się organizm żywy i proces życia poprzez cechy, które powinny być typowe właśnie dla tego procesu, jak na przykład ruch, rozmnażanie, wzrost, prawda? No więc wzrost i rozmnażanie jak najbardziej również odpowiada kryształom, które bez wątpienia organizmami żywymi nie są. Więc co takiego różni kryształy od organizmów żywych? Właśnie ewolucja. Organizmy żywe na przestrzeni czasu zmieniają się i powiększają swój stopień złożoności. Natomiast jeżeli chodzi o kryształy, tak nie jest. Kryształy danego związku nieorganicznego, tak samo jak w taki sam sposób, jak krystalizowały przed miliardami lat, tak samo krystalizują i teraz. I tutaj nie ma żadnych zmian. Popatrzmy teraz, jak wygląda rozwój złożoności na poziomie molekularnym, już może nie tyle w odniesieniu do samej ewolucji, ile do samych mechanizmów na poziomie biologii molekularnej, na poziomie biochemii. Jeżeli chodzi o organizmy, wszelkie organizmy, które występują, żywe, które występują na naszej planecie, łączy je jedna rzecz. W przypadku każdego organizmu informacja, która jest zapisana, która determinuje złożoność, morfologię, fizjologię, sposób zachowania i wszelkie procesy życiowe tego organizmu jest zapisana w ten sam sposób. Zapisana jest w DNA, w kodzie kwasu dezoksyrybonukleinowego, która to informacja przekazywana jest później na białka, no, które są odpowiedzialne praktycznie za wszystkie procesy organizmu żywego. I co tutaj jest ciekawego? Jeżeli patrzymy to z punktu widzenia właśnie ekspansji w przestrzeń, to informacja, pełna informacja zapisana jest w przestrzeni jednowymiarowej. Jest to po prostu sekwencja nukleotydów w kwasie nukleinowym. To samo, jeżeli chodzi o przekaz tej informacji na produkty ekspresji genów, czyli na białka, które składają się z łańcuchów poliaminokwasowych, to są poliaminokwasy, które też w postaci liniowej jesteśmy w stanie przedstawić w przestrzeni jednowymiarowej. Zapis aminokwasów, tak jak tutaj na tym schemacie jest pokazane, prawda? Każde białko można zapisać w taki właśnie sposób, za pomocą właśnie takich słów, gdzie każda literka oznacza jeden aminokwas, połączone one są ze sobą liniowo, zapis jest jednowymiarowy, jest to pełna informacja determinująca wszelkie procesy życiowe, jakie występują w organizmie. Ale ta informacja w jakiś sposób musi być zrealizowana. Realizacja tej informacji odnosi się do sposobu zwijania się łańcuchów białkowych, które już niestety nie ograniczają się do przestrzeni jednowymiarowej. Tworzą one pewne układy, które są możliwe do opisania, przedstawienia, narysowania w przestrzeni najpierw dwuwymiarowej, tak jak to jest na tym pośrednim rysunku w środku ekranu pokazane, aż dochodzi do produktu końcowego, czyli do konkretnego, aktywnego biologicznie białka, który można przedstawić w jedyny możliwy sposób w przestrzeni trójwymiarowej jako taką bryłę. A wszystko, powtarzam, przypominam jeszcze raz, zapisane jest w przestrzeni jednowymiarowej. A więc mamy tutaj też pewną taką gradację, jeżeli chodzi o ekspansję w przestrzeń. Złożoność białek. Białka mogą mieć różny stopień złożoności, choć zapis tych białek zawsze jest taki sam, zapisane one są w kodzie genetycznym, właśnie tym jednowymiarowym, ale może to doprowadzić zarówno do białek o bardzo prostej strukturze, jak tutaj w lewej części ekranu mamy przedstawione prościutkie białka, które, niektóre z nich to są białka hormonalne na przykład, bardzo aktywne, bardzo potrzebne w naszym organizmie, ale to są bardzo prościutkie, krótkie łańcuchy o niskim stopniu złożoności. Mogą one przyjmować znacznie bardziej złożone struktury, jak widać w prawej części ekranu, albo i w dalszych przykładach przedstawionych tutaj, aż do gigantycznych, że tak powiem, metropolii białkowych, bo to już trudno inne jakieś, powiedzmy, odpowiednie słowo do tego dobrać, jakimi są białka wirusów. Jest to pewnego rodzaju paradoks, wydawałoby się, bo wirusy nawet nie są organizmami żywymi, a właśnie u nich może one stanowią przykład organizmów, powiedzmy, nazwijmy w cudzysłowiu, tworów takich bezkomórkowych form życia, które posiadają gigantyczne kompleksy białkowe, tak ogromne, że rzadko kiedy one występują w takich organizmach złożonych jak na przykład człowiek. Białko kapsydu wirusowego jest to naprawdę ogromny kompleks złożony z bardzo wielu podjednostek i na dobrą sprawę możemy je traktować jako jedno białko, bo dopiero kiedy te wszystkie podjednostki budujące to białko połączą się ze sobą w odpowiedni sposób, będą ze sobą znajdować się w pewnej interakcji, w pewnym oddziaływaniu, dopiero wtedy będzie to działać tak, jak działać powinno, po co zostało stworzone. Możemy sobie teraz właśnie pozwolić na taką spekulację, na takie pytanie spekulacyjne, jak będzie wyglądać złożoność strukturalna białek w przyszłości, a może nawet już wygląda. Czy przypadkiem łańcuchy białkowe nie będą się zwijać w taki sposób, że będzie to możliwe do zinterpretowania i do zaprezentowania dopiero na poziomie przestrzeni 4 lub wyżej wymiarowej, tak jak jest to przedstawione tutaj, gdzie wzajemne zmiany ułożeń łańcuchów białkowych są niewytłumaczalne i nie do wytłumaczenia, jeżeli ograniczymy to tylko do przestrzeni trójwymiarowej. No ale białka to nie są tylko łańcuchy białkowe, białka raczej przypominają bardziej coś w rodzaju białkowych gór lodowych. To są bryły, które są wyposażone powierzchnią, posiadają powierzchnię pewną, a więc znowu pytanie spekulacyjne, czy przypadkiem nie należałoby już tych najbardziej złożonych białek przedstawiać w taki sposób, że powierzchnia też zmienia się. Powierzchnia białek jest cały czas ruchliwa, tam cały czas następują pewne różne przemiany, zmiany konformacyjne i czy te zmiany konformacyjne są aby na pewno w 100% wytłumaczalne i interpretowalne na poziomie przestrzeni trójwymiarowej. Czy też należałoby to przedstawiać tak, jak to ta grafika w tej chwili, ta animacja przedstawia. Tego jeszcze oczywiście nie wiemy, ale dobrze byłoby pamiętać, że takie rzeczy mogą mieć miejsce i być może nastąpi konieczność, żebyśmy w ten sposób właśnie analizowali tego rodzaju procesy i zjawiska.